A jestem chory. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piecho, to jest Far Cry 4. Przyznam się, troszeczkę grałem od poprzedniego materiału, no ale też jeszcze jest jedna rzecz, o której muszę wspomnieć już na samym początku. Jestem chory, mega chory. Moje płuca wypełnione są taką wydzieliną, której posmak sam przyprawia mnie o odruch wymiotny, więc pewnie potok słów, jaki teraz wypływa z moich ust, sprawi, że będę miał częste ataki kaszlu, więc kurczę, czujcie się ostrzeżeni. Na szczęście nie pozarażam was przez głośniki waszych komputerów, czy tam słuchawek, czy tam wasze słuchawki, ale... No, tak wiecie, jeżeli kogoś boli w uszy to, że ktoś kaszle mu do ucha, no to sorry. Ale ja bym myślałem, że w okresie rekonwalescencji będę mógł sobie pograć tutaj, oczywiście pomijając misje fabularne. No ale okazuje się, że na drodze do pójścia gdzieś tam dalej, chyba dokładnie w tamtym miejscu. Moment, mam jakąś snajpę? Nie, ale... Ożeż, kurde! Ożeż! No nie, no nie, nie, nie. Ta zniewaga wymaga krwi, gdzie on jest? O kurde, nisko lata. Nawet. No ale dostał, pięknie, dobra. Podniesiałem sobie piórko po nim, chyba że spadnie jeszcze niżej. Nie, ale nie, bo chciałem sobie zrobić to w ten sposób, że misje fabularne zostawię do nagrywania na kanał, a w międzyczasie ja sobie pobiegam, pozabijam zwierzątka, poulepszam sprzęty i tak dalej, i tak dalej. Podbijam bazy, powchodzę na wieżę. No, a tutaj na kanale zajmiemy się tylko częścią fabularną, no bo i tak za późno wystartowałem z tą serią, więc trzeba chociażby na tym polu przyspieszyć. No, ale okazało się, że faktycznie tam dalszą drogę tarasuje tarasują dwa autobusy. Tylko kurczę, nie będzie ich widać pewnie stąd. Niech to szlak. No mniej więcej powiedzmy, o, w tamtym punkcie, gdzie teraz celuję, gdzieś tam. Znajdują się dwa przewrócone na bok autobusy, które totalnie, ale to totalnie zapobiegają temu, żebyśmy mogli przejść. Uwierzcie, nawet próbowałem lotnią. Byłem jakieś, nie wiem, 20 metrów nad nimi i niestety wyskakuje komunikat, że opuściłem strefę i mam 10 sekund na powrót, bo jeżeli nie, to mnie przeteleportuje do jakiejś najbliższej chatki. Więc pomyślałem, że pewnie z jedną czy dwie misje fabularne jeszcze będę musiał zrobić, zanim będę mógł się oddać spokojnej, swobodnej rozgrywce. Więc lecimy do S albo do A, tylko że kurczę, pieszo będzie troszeczkę zbyt wolno. Zwłaszcza, że to jest tam wysoko. O, moment. Jakieś wydarzenie karmiczne. To widzę czerwonych tam. O, nie, raczej nie trafiłem. Chciałbym zaskoczyć i im pomóc, ale kurczę, tutaj zginę, jak spadnę. Aha, a może tutaj się uda zsunąć? Uwaga. O. Pięknie, dobra. No to uwaga, tu jest jeden. No, a liczyło się tylko to, żeby pomóc im. Tym niebieskim naszym, nie, jak oni się nazywali? Złoty Szlak, tak? No, chyba tak. Nie, wybaczcie, naprawdę choroba mi troszeczkę odbiera możliwości umysłowe. Zwłaszcza antybiotyki. Inne leki bez recepty. Za dużo tego, chyba się nałykałem. Czy co? A, znowu oż. Ej, kurde, mój... No już myślałem, że go zabił. Nie, serio, to często się zdarza. Idziesz sobie spokojnie, a tutaj orzeł nagle siada ci na łeb i zabija. No kurde. Kto by pomyślał, że w Himalajach jest tak bardzo niebezpiecznie. Ej, to jest jakiś znak zapytania. Ej, cholera. Miałem fabułę robić. Mam tak z godzinkę na nagranie dla was dwóch materiałów. Bo jeszcze dodatkowo się uploaduje teraz odcinek. Pierwszy z Far Cry'a 4. No i obawiam się, że nagranie może być skiepszczone przez to. Jak? Przytrzymaj, aby zakręcić młynkiem mani. No to kręcę. Kręcę, po to mam ręce. 1 z 40. 3 do kolejnej nagrody. Okej, okay, dobra, ale co to w ogóle jest? To wygląda tajemniczo. Nad wyraz. Okej, moment, tu już pominąłem jakiś diament. Schronienie Kiry. Kiry, tak, to jest właśnie ta... Ten, czekaj, co? Kto? Nie Darpan. Sabal? Sabal, dobrze pamiętam? Cholera. Nie, naprawdę nie jestem w stanie po prostu nagrywać odcinków, jestem tak chory, ale kurczę, naprawdę pograłbym sobie w Far Cry 4 leżąc w łóżku przykryty kołdrą i pijąc ciepłą herbatę. A niestety nie mogę się posunąć dalej, więc takim oto sposobem nagrywam dla was ten materiał, więc wszystkie lapsusy językowe, jakie popełnię, niestety musicie mi wybaczyć.
Ale w sumie jeszcze nie pojawił się atak kaszlu, więc nie jest źle. Dobra, podnoszę różne rzeczy, tylko naprawdę nie wiem co. O, to chyba były pieniądze. No tych już mam sporo. Przeczytajmy jeszcze. Mądrość Kyry. Moi przyjaciele, doszły mnie słuchy, że planowana jest pielgrzymka do świątyni mądrości Kyry, która znajduje się na wysokim klifie na południe od jeziora. Świątynia ta była niedostępna przez lata i wiedzie do niej bardzo zdradziecka droga. Nie stać nas na to, by wydzielać zasoby złotego szlaku z powodu każdej zaginionej świątyni. Złoty szlak. Golden Path. Dobra, muszę zapamiętać. Nalegam, byście docenili to, co zapewnia wam schronienie Kyry i nie wyryzykowali urazu lub czegoś gorszego dla starej świątyni Amita. Moment, ja widziałem nad wodospadem jakiś, kurczę, nie wiem, coś powiewającego na wietrze, jakąś chorągiewkę, flagę. Chciałem się tam dostać, ale tam były takie liny, tak diagonalnie ustawione, tak pyk, 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 pyk. I za cholerę nie mogłem się tam dostać. Więc może później. Ej, dobra. Trzeba przyspieszyć, naprawdę, trzeba lecieć do S albo do A. Czyli to jak to będzie Amita albo Sabal, tak? Okej, okay, jest i kład, no i pięknie. Teraz będzie tam troszeczkę szybciej. No, chyba że umrę gdzieś po drodze. No, pięknie. Mniej więcej druga sekunda jazdy i pierwsza kraksa. Niezły prognostyk na przyszłość. Nie, okej, okay, jeszcze tutaj zauważyłem, grając sobie swobodnie i dochodząc do tamtych dwóch cholernych autobusów leżących i blokujących drogę, że zawsze pojawia się ten sam błędny komunikat. Przytrzymaj kwadrat, aby zeskoczyć z lotni. Zawsze. Nieważne, czym się poruszasz. Możesz poruszać się faktycznie lotnią, to wtedy się będzie to zgadzało. Okej, okay, ale tylko wtedy. Nieważne. Ciężarówka, kład, samochód. Kurczę, co chcesz? Jestem ciekawszy słoń nawet, bo na słonie jeszcze nie jeździłem. Czy jak jesteś na słoniu, to też jest napisane, że jeżeli chcesz zejść z lotni... Ej, moment, czy to nie były dziki przypadkiem? A ja potrzebuję dzika! Ja potrzebuję skóry dzika! No jak, kurde, czemu jeszcze żyjesz? No, ej, kurcze. Ej, tam jeszcze byli czerwoni chyba za mną, no właśnie. Ale dzik ważniejszy! Nie, chyba, że zaraz zginę. O kurde, nie mam naboi. Nie mam naboi. Zabij mnie! Pięknie! Ale to był guziec chyba. Cholera, zginę. Albo? Chyba, że? Tak to zrobimy. Zrobimy z kogoś żywą pochodnię. Okej, okay, dajcie tego dzika. To jest dzik na pewno? No, powiedzcie, że tak. Tak jest! Chyba potrzebuję dwóch albo trzech takich skór. Shit. Dobra, widział mnie? Strzela? Tak, strzela, a ja się jeszcze palę. Shit. A nie, no damy sobie z nim radę chyba. O, tu się schowam, delikatnie przyczaję, jeszcze muszę o tym dzik pamiętać, o kurde. Nie, dobra, sorry, muszę tak. Muszę być, kurczę, z seryjnym podpalaczem, bo skończyły mi się naboje. Moment, ale gdzie jest moja druga świnia? O, tutaj, dobra. Chyba potrzeba dwóch skór świń, czy tam dzików. Nie, w sumie to jest rozgraniczenie. Taka zwykła świnia, tylko że dzika. Z kłami. Guziec. Nie, no dobra. Gdzie to się zmieniało? Tu, dokładnie. Umiejętności mam ile punktów? 1, ale ja się czaję na 2, więc jeszcze poczekamy. Ale właśnie, ile? No, gdzie? Tutaj świnia, a gdzie był dzik? Tu. Etui na mikstury. Ja akurat mam 2, dobrze, pięknie. 4 mikstury każdego typu. Jeszcze nie zrobiłem żadnej mikstury. Skóra świni, no kurczę, nie mam właśnie, ale bardzo się czaję na olstro, na broń. To nie wiem, co jest olstro. Myślałem, że to jest kabura, ale no, tam spoko. Potrzebuję skóry wilka tybetańskiego i za cholerę nie wiem, gdzie on jest, ale doszły do mnie słuchy, że jest akurat za tymi dwoma autobusami, które leżą i blokują mi przejście. A ja w ogóle to jest lotnia. A nie, no, nie wzniosę się lotnią przecież. Nie, no muszę się dostać, kurczę, do S albo do A, no kurde, szybciej. Come on. Ej, a wiecie co, może zróbmy to w ten sposób. Teleporcik? Ej, nie wiedziałem, że trzeba wejść tylko w jej pobliże, żeby wywołać cutscenkę. Kurde. Prawie ominęliśmy. Jak blachara? Dobrze przeczytałem? Nie, niemożliwe. Nie, to się nie dzieje, to się nie dzieje. Look, I overreacted back there. We're at war. We keep losing soldiers, the work keeps piling up. Is there anything I can do? I'm not a soldier. Nie jestem żołnierzem, ale już chodziłem i zabijałem wielu przeciwników w czerwonych strojach. Panon runs it, but she's old and she could use your help with some wild animals. I need you to keep the hides intact, so use this. A
Ej, darmowy łuk. A już się czaję, żeby kupić go w sklepie. Phadra! No! Jezu! Naprawdę. Wreszcie choroba padła mi też na oczy. Leże wilków. Okej, okay, dobra. Tylko gdzie jest mój łuk? A, już go mam. Dobra. To dajcie mi chwilkę, bo musiałem tak znienacka włączyć nagrywanie i nie wiem przypadkiem, czy nie spieprzyłem pierwszej części tego materiału przed teleportem. No dobra, pobieżnie rzucając okiem nie wygląda materiał na spieprzony, więc możemy lecieć. Ochronić starszą panią przed dzikimi zwierzętami. A w ogóle ile mam strzał? 10, to jest niewiele. Będę się musiał naprawdę wykazać dużą celnością. No dobra. Mam nadzieję, że podołam, ale kurczę, czemu nie wziąłem kłada? Uuu, ale ten łuk, kurczę, to nie jest łuk refleksyjny, jakiś specjalny, najlepszy. No nie, nie, nie. Wygląda dosyć pospolicie. No na pewno lepiej niż taki, który ja sobie zrobiłem w dzieciństwie. Po prostu krzywy patyk, przywiązany sznurek. No jakoś się strzelało. Strzała leciała może nawet na 4 metry. I mówiąc strzała, oczywiście mam na myśli patyk. O, dzieciństwo. Ile lat temu to było? Kurde. No chyba, że uznamy, że jestem dużym dzieckiem do teraz. No to ha. To cały czas trwa. Ej, dobra, później sobie wrócimy lotnią z tego wypadu. Spotkałeś się z Kanan. Gdzie jest Kanan? Tutaj podejrzewam. Tam, gdzie w żółty punkt na minimapie. To są dzikie zwierzęta? Moment, właśnie, gdzie mam celować? Mniej więcej tak, tak? Okej. Okay. Okej, okay, dobra, to już sobie oznaczyłem. Fuck. Pogadajmy. Aha. Super. Piękne ma zajęcie, nie? No ale w sumie co innego ma robić, jak jest stara już. No przestań chlać, tylko mi odpowiedz, no przecież, ej, chyba że angielskiego nie znasz. Hey Amita, I have no idea what I'm supposed to do here. Wolves are a common nuisance for Kanan Farm. She's killed off a number of them, but this year they're especially aggressive, and I'm worried about her. Ej, co to za zwłoki tu? Clear it out, huh? I think Kanan has supplies somewhere on her farm that you can. Nie, no nie można kopać świni. Ej, właśnie, świnie, cholera, ja potrzebuję skóry świni. Czemu nie mogę tej, kurde? Ej, a to są świnki. To są prosiaki, a to są prosiaki właśnie tej kobiety pewnie, nie? No, o, cholera, no. Ale tak bardzo ich potrzebuję teraz. No, cholera, jednego sprawdzę chociaż. Czyste zabicie, podwójna skóra. Ej, wow. Czy opłaca się polować przy pomocy łuku? Ej, super. Jeszcze odzyskuje się strzały, więc o kurczę, dobra. Jeżeli pojawi się drugi slot, gdzie będę mógł włożyć broń, to wtedy momentalnie wsadzamy tam łuk. No, pięknie. No i chyba już wystarczy. Dobrze, wiem, moment. Jeszcze kawałek tylko, momencik, sekundkę. Już wracam. Wracam. Co, już dobrze? No, to teraz sprawdźmy, co mogę wytworzyć. No kurczę, to nie wilk tybetański, no ale plecak zawsze, no. Trzy świńskie skóry. Ej, kołczan. Ej, akurat jedna. To pięknie. Okej, mogę teraz więcej strzał nosić. Ile? Ktoś mi to napisze, ktoś mi to wyświetli? Nie? Ja podejrzewam, że 20 teraz już. Okej, 170 metrów, ale to raz, dwa. Zwłaszcza jak jeszcze parkour odwalimy. Ej, co jest? Za wysoko? A wydawało się, że byłbyś w stanie jakoś tam wskoczyć i się złapać krawędzi. O, nie pominąłem czegoś, chyba 5 strzał podniosłem, jeżeli dobrze widziałem, dokładnie. Już mam 15. Dobra, zawsze trochę bezpieczniej. O, kolejna martwa świnka. A mi się zbliża atak kaszlu, więc wybaczcie, odsunę się od mikrofonu. No. Moment, to już jest to. Pozwólcie, że rzucę okiem. No wygląda jak wilczek. No dobra, no to przycelujmy. Ej, jak to nie trafiłem? O. Teraz szukaj, kurczę, strzały w polu. Co, czy w trawie. Nie, serio. Znajdę ją jeszcze? Czy już przypadła? O, czy. No przecież dostał, no chyba, że w przestrzeń pomiędzy łapami. No dobra. Time event. Dobra, i nożem go już, kit.
O, dokładnie, to jest też czyste zabicie. Ważne, że nie jest nafaszerowany ołowiem. Nie, nie ma potrzeby się leczyć. Moment, to są wilki tybetańskie? Tak jest, no to pięknie. Jeszcze ile? Ja takich skór potrzebuję? No jeszcze jedną, ale czyste zabicie i będę miał dwie. Dobra, co tu jest? Przydatne rzeczy, przydatne rzeczy. No, siana, jak widzieliście, mam dosyć dużo. Warto to później będzie wydać, ale kurczę, tak jak mówiłem, chciałem wcześniej wydać na łuk, a tutaj dostałem go w gratisie, więc może warto poczekać i wydawać tylko na takie rzeczy pierwszej potrzeby. Ej, podniosłem tą strzałę, którą nie trafiłem. Ha! Pięknie. I co, jeszcze jeden gdzieś tu musi być. Ło, no co ty gadasz, że z takiej odległości mam posłać zabójczą strzałę? No dobra, tam widzę jednego wilczka chyba, jeżeli to jest w ogóle wilk. Dobra, moment, żebym nie spadł tu na pysk. Jeszcze ktoś? Jeszcze coś? No tam widzę połyskujące przedmioty. O, i kolejny wilczek. Ej, dobra, sprawdźmy, czy z takiej odległości też jestem w stanie coś trafić. No, kurczę. Wziąłem pod uwagę paraboliczny lot strzały, no ale i tak lipa. Dobra, jeszcze z dwie. Poślemy, tak powiedzmy, w okolice. Ona opada przecież, no przynajmniej powinna opadać. Na dużych odległościach. Ej, chyba ten prawie dostał. Dobra, to już można tam iść do nich. Ale w sumie wiecie co, lepiej się uleczę. Aha. Tam co prawda mam dużo roślinek, ale kurczę, na razie nie mam chyba możliwości robienia mikstur. Albo przynajmniej na razie nie wiem jak. Ale póki co nie sprzedaję, bo to się przyda na pewno. Ej, dobra, już idzie, idzie. I dziob. Dupa. Jeszcze raz. No kurde! Ile tych strzał, no o, headshot. To musiało być zabójcze. To jest tybetański czy zwykły? No. I pięknie. Pach. Jeszcze? No i to ja rozumiem. Już możemy nosić trzy bronie. To ale wydam sobie w sklepie na koniec tego materiału, ale sobie wydam. Dobra, dokończmy z wilkami zabawę. Gdzieś tu jest skrzynka, tak samo gdzieś tam za mną. Nie, no najpierw wilki. Bo ich tutaj jest chyba jeszcze więcej niż tylko ten jeden, czy mi się wydaje. No, a w ogóle teraz będę podnosił nic z tego, nic złego swoje strzały. Ej, świnia nawet przeżyła. Na trochę. Na chwilkę. Ej, moment. Ten leżą martwy, czyli może jednak trafiłem. Ej. Ej, to było dobre. Ale nie, skóra pojedyncza, więc ktoś inny musiał go zabić, no pewnie ten kot. Dobra, ze świnki też dwie skórki. Ej, no starczy jedna. Aj, kurczę, niepotrzebnie stracona strzała, no ale już naciągnąłem cięciwe, no. Musiało się tak skończyć. Łooo, byle nie w beczkę, byle nie w beczkę, choć nie wiem, czy strzałą bym ją wysadził tak w sumie. No ale powinienem. Powinienem. Dobra, skóra wzięta. Serio? Wypuszczamy się jeszcze głębiej w tą jaskinię? Co tu masz, kolego? Strzały. Koktajle Mołotowa. Jak, są strzały zapalające? Tak? A, czyli po prostu może podpalone. Okej, jak zmienić na zwykłe? Nie mogę zmienić na zwykłe już? No, dobrze, świetnie. Ej, moment, latarka włączyła się automatycznie, czy ja ją jakoś przypadkiem włączyłem? Moment, dobra, zobaczymy, czy automatycznie, zgaśnie. No, tak, automatycznie, nic nie wcisnąłem. I patrzcie, ja mi okład, w sam raz. Mam zniszczyć to leże, no, czyli jednak beczułka musi zostać wysadzona. Więc tak, strzała zapalająca. No i bum. Aha! No pięknie! Nie naciągnąłem cięciwy. Wystarczająco mocno. O, dobra, ale i tak zwykła strzała zadziałała. Mimo wszystko. Dobra. Punkt kontrolny
Ale się nadmiło. Dobra, jeszcze zaraz przyjdzie jakiś ziomuś z ochrony środowiska, że wilki są pod ochroną, a ja rozwaliłem ich leże, więc no, uciekajmy lepiej w te pędy. No i ten napis. Wiecznie, zeskakuj. Co, że zeskoczyć z lotni. Ej, to jest wilczek, tak? A przejedźmy go. Idzie go przyjechać. No właśnie to zrobiłem, no ale... No właśnie. I za to są dwie skóry, czy... Tylko jedna. Jedna, czyli jedna, kurczę. Jak pojeździsz po nim samochodem, to skóra jest zniszczona. Ej, ale kurczę, wilki miały krwawe żniwo tutaj. Więc serio teraz nieważne, co by powiedział jakiś koleś z ochrony środowiska, to i tak. Popieram w 100% rozwalenie tej jaskini w cholerę. No. Jak tu ludzie giną, no wybaczcie, można lubić zwierzęta, ja bardzo lubię zwierzęta. Kurczę, kocham zwierzęta wręcz. Ale nie na tyle, żeby, kurczę, ludzkie życie było mniej warte w takich wypadkach, no bez przesady. No, co to nie. Dobra, teleporcik do babki starszej, może tym razem coś powie? O, shit! W sumie chyba coś tu rozwaliłem, chyba płotek. O, no nie będzie zadowolona raczej. Na moment, to nie te drzwi. Mhm. Oczywiście te, przez które możemy przejść, oznaczone tylko specjalnym wzorem. A choć w sumie, może do tych też mogę. Ale dobra, jest Amita chyba. Amira, Amita? A, i Blahara też. Badra, how are you? Good. Wow, ale jest rozmowna. Brought you these pelts. I thought maybe you could use them. It's a good idea. But you keep them. She has enough for her Tanka paintings. A tak poza tym, tak połowę z tych skór już wykorzystałem. This one is about the life of a guru. This one is about the demon Yalung. This one is about the goddess Kira. And that one is about Badra, the next Tarun Matara. Kto jest Tarun Matara? The Tarun Matara is a living goddess, if you believe Sabal. I ta młoda jest tą boginią? Nieźle. Being treated as an object, thing. Thanks for your help. Later, I'll show you how to put those to good use. Znaczy, ja już wiem, jak dobrze wykorzystać te skóry. Zrobiłem sobie z nich kaburę na broń. Dobra, wypełniłem misję. Dobrze, nie tam mission complete, albo wykonana, albo coś. Okej, co? Następne jest szybkie podróżowanie. Otwórz mapę, podświetl ikonę i naciśnij krzyżyk. Nie, dobra, jest to miejsce, gdzie mogę się zaopatrzyć, bo chciałbym dobrać do swojego zestawu to i owo, bo mam już dwa dodatkowe miejsca. Broń boczna, jedna duża i łuk. Ej, potrzebuję podwózki. Nie, dobra, kochani, ale serio, w tym miejscu skończę ten materiał. Idę sobie zrobić ciepłą herbatkę. Może jakiś apapik jeszcze wejdzie, czy coś. Jakaś aspirynka. Raczej dam radę z samą herbatą. Dobra, i do usłyszenia w kolejnym materiale. Wykonamy sobie wtedy misję od Sabala. Czy tam Samira. Kurczę, ciężkie są te imiona. Ciężko jest zapamiętać w takim stanie. Dobra, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!